Cześć, tutaj Wałda, witam Was w nowym odcinku Bitwy Tygodnia. Nie było dawno Bitwy Tygodnia u mnie na kanale. Były plutony z Apollem między innymi, czyli tak zwany plutonowy jeleń. To jest nowa seria. Mam nadzieję, że wam się ta seria spodoba. I było troszkę bitew też moich z powtórek. Natomiast dzisiaj zagramy sobie na T-54 i za jego sterami siedzi tutaj Pakarod. Jeszcze jest z nim tutaj Mazurasek, który jedzie WZ-111, 2.9 tiery. Całkiem przyjemne losowanie, muszę powiedzieć, jak na te czołgi. Mapa też całkiem fajna dla medów, bo są to oczywiście kopalnie. Kopalnie są całkiem niezłą mapą dla czołgów średnich i tutaj jest dość dużo opcji. Zwłaszcza jeżeli ta bitwa już troszkę się potoczy, to wtedy można tutaj coś pokombinować. Zresztą zobaczycie sobie to w tej bitwie, już zdradzę tutaj troszkę rąbka tajemnicy. Odsłonię rąbka tajemnicy. Oczywiście pierwsze, co zrobił Pakarod, wjechał tutaj na górkę, zajął górkę, bo to jest bardzo ważna pozycja na tej mapie i będzie próbował tutaj ostrzeliwać przeciwników lub też świecić. Tutaj Tygrys teraz, zobaczcie, ma duży problem z opuszczeniem działa na tego Tygrysa. T-54 nie dysponuje zbyt dobrym opuszczaniem działa i należy o tym pamiętać, że jest to jeden z tych minusów tego czołgu. Ma oczywiście inne plusy, które pozwalają nim fajnie grać, natomiast opuszczenie działa nie jest najmocniejszą jego stroną i trzeba o tym pamiętać. Tutaj bardzo, bardzo dużo czołgów atakuje środkiem. Zobaczcie, tutaj z tego co widzę 6 albo 7 nawet maszyn i pomalutku będzie sobie tutaj musiał nasz T-54 z nimi radzić. Wyjeżdża delikatnie, strzela ze zwykłych pocisków, które mają bok Tygrysa, teraz został jeszcze w dzyndzel. Pamiętajcie, że jeżeli macie Tygrysa P od przodu, to raczej nie strzelajcie w jego kadłub, tylko właśnie w ten wystający właz do WC, tam zawsze wchodzi. Natomiast przód tego czołgu jest dość twardy i zwłaszcza dla dział z mniejszą penetracją może on stanowić duży, duży problem. Tutaj mieliśmy strzał w gąskę za zero, ten pocisk przeleciał przez gąsienicę i uderzył gdzieś tam w ziemię, ale udało się unieruchomić ten czołg i za chwilkę powinno być po nim. Dodatkowo tutaj Pakarod, nie mogę zapamiętać, że tego niku jest dość dziwny. Do tego Pakarod, widzicie, ładnie całkiem unika tutaj strzałów, dostaje w gąsienicę albo pociski dingują na jego okrągłej, obłej wieży i dzięki temu może zachować HP. HP oczywiście przyda się, o tak jak właśnie teraz się odbył ten pocisk, HP oczywiście przyda się w końcowej fazie bitwy. To jest dość ważne, żeby właśnie na początku nie stracić za dużo HP. Ostatnio muszę powiedzieć, że mam z tym trochę problemu, bo dość łatwo zbieram hity, gram bardzo nierozważnie. O, mamy tutaj przeciwnika, który atakuje właśnie naszego T-54. Wyjechał sam WZ-131 i tak naprawdę pomimo tego, że zginął w tym momencie, to była bardzo dobra decyzja. Tyle, że nie sam powinien jechać, tylko jeszcze ktoś powinien mu pomóc. Zobaczcie, tutaj stoją 2-3 czołgi, które trzymają całą wielką armię przeciwników i oni tak naprawdę dają się im oklepywać za darmo, gdyby tutaj ruszyli zdecydowanie w kilka czołgów, wyjechali, nawet zebrali jakieś obrażenia, to pewnie udałoby im się to T-54 nasze wykończyć, a tak po prostu otrzymują obrażenia za darmo i nie mogą mu w żaden sposób oddać, bo jedyne co widzą, to po prostu jego wieża. No i tutaj dalej Pakarot sobie strzela do nich w bok, nie wychyla się specjalnie, widzicie 3,5 tysiąca nastrzelanych obrażeń, wszystko ze zwykłych pocisków, więc zarobek też powinien być niezły i delikatnie wyjeżdża, zobaczcie jak robi to ostrożnie, naprawdę. O, zauważył się T-32, które tam próbuje wjechać na wyspę, miał pecha chłopak, wrócił sobie już do garażu, bardzo, bardzo dobre zachowanie, zobaczył kolesia, którego może sobie przebić bez najmniejszego problemu i po prostu go wyeliminował z bitwy. No i przede wszystkim Pakarot, muszę powiedzieć, że gra bardzo, bardzo ostrożnie. To jest to, tak jak powiedziałem, czego mi brakuje i czego wielu graczom brakuje, czyli nie wyjeżdżać i nie zadawać obrażeń za wszelką cenę. Czyli jeżeli macie szansę kogoś uderzyć, to zróbcie to oczywiście. Natomiast nie ryzykujcie własnego HP za dużo po to, żeby zrobić coś takiego. Czyli nie wyjeżdżajcie za dług, jeżeli nie wiecie, gdzie są przeciwnicy, bo zadacie oczywiście ten jeden strzał, ale możecie po prostu zejść albo stracić więcej HP niż sami zdołacie nastrzelać, więc to po prostu się zwyczajnie nie opłaca i czasem trzeba to tak przekalkulować, żeby właśnie pomimo tego, że wyjedziecie i kogoś strzelicie, to możecie na tym całkiem dużo stracić. Trzeba to sobie wszystko w głowie ładnie, szybko policzyć na bieżąco. Teraz wyjeżdża E75 na kurkę. Nie wiem, czy zapomniał o tym naszym T-54, albo liczył, że go tutaj już nie ma w tym momencie, no ale zabrał sobie strzał za 300 i już będzie go troszkę łatwiej rozwalić. 6 do 8. Jak spojrzymy na drużyny, to
No to zostały jeszcze 3 dziewiątki u przeciwników, trochę ósemek, dwie, tylko siódemki. Jest z czym jeszcze powalczyć i trzeba bardzo, bardzo uważać, bo tak jak widzicie, to 6 do 8 to nie jest zbyt dobry wynik, zwłaszcza, że o, tutaj wyjechał trochę Pakarod właśnie za daleko i dostał strzał od Waffenträgera PZ4, który cały czas od początku bitwy stoi gdzieś tutaj w tym miejscu pod sam koniec mapy i stamtąd próbuje wystrzelić właśnie naszego dzielnego wojownika, który tutaj buja się po tej górce na środku mapy kopalnie. No i o czym to ja mówiłem wcześniej? Mówiłem o jego ostrożnej grze, czy mówiłem... A, mówiłem o tym, że było 6 do 8, w tym momencie jest 8 do 9, ale jak widzieliście ostatnio na mojej bitwie na obiekcie 704, jeżeli sobie zajrzycie te 2 czy 3 filmy do tyłu, to właśnie na tej mapie, grając tamtej strony, ze strony południowej, mieliśmy bardzo, bardzo trudną sytuację, natomiast dobra kampa pozwoliła nam po prostu, niektórzy by powiedzieli pewnie, że sarmacka kampa, dobre ustawienie po prostu pozwoliło nam wygrać tą bitwę, w jakiś sposób tam się obronić, pomimo że byliśmy już zamknięci naprawdę na małym skrawku mapy i nie wyglądało to zbyt ciekawie. Z 8 do 11 zostały tylko 4 czołgi, w tym jedna siódemka, no i robi się ciekawie. W tym momencie, jak widzicie, tutaj Pakarot zjechał zupełnie z górki, to jest bardzo, bardzo dobra decyzja. Myślę nawet, że mógł to zrobić trochę wcześniej, bo temu, co to jest, to jest ST1, nie, to jest T44, temu T44 generalnie przydałaby się pomoc wcześniej z tym isem trzecim. Gdyby tego isa rozwalił, no to pewnie jeden czołg udałoby się tutaj jeszcze zachować. Nie wiem, jak przejechał koło tego kamienia, jak go widział i udało mu się go uniknąć. W każdym razie, oj, drugi nieudany strzał, żeby jeszcze tutaj niestety zebrał tego isa trzeciego, ale teraz myślę, że powinien już go do 3 razy sztuka, tak jest, powinien go zniszczyć i mamy sprawę z isem rozstrzygniętą. I tak jak widzicie, to jest dość ważna rzecz. Jeżeli ja sobie tę mapkę jeszcze trochę powiększę, jeżeli przeciwnicy są zamknięci na tym rejonie, na którym tutaj w tym momencie są, czyli kap i tutaj gdzieś przed górką, a wasza drużyna już atakuje od strony miasta, ma zajętą górkę, to najlepszym sposobem na rozbicie takiej kampy jest właśnie wjechanie na tą wyspę i atakowanie ich od tyłu. Oni nie mają się w tym momencie wtedy gdzie schować, bo z przodu ich pilnują czołgi, od miasta ich pilnują czołgi. To jest jedyne miejsce, z którego można do nich strzelać. Tak jak widzicie właśnie tutaj tą wałeczkę, ona w tym momencie znikła, ale gwarantuję wam, że otrzymała ten pocisk, bo pocisk leciał bardzo, bardzo ładnie. Mamy tutaj jak Tigera jeszcze, może uda się go przebić, niestety pocisk leciał już na przednią płytę, więc to się nie udało. No i teraz Pakarot pomalutku załadował już sobie pociski burzące i spróbuje sobie tego jak Tigera w jakiś sposób wyjąć. Wyjeżdża bardzo, bardzo ostrożnie, nie atakuje tutaj, nie szarżuje. Myślę, że najlepszą metodą na to, żeby go w tym momencie zdjąć, byłoby wystawienie wieży, tak żeby sprowokować go do strzału. Jeżeli on strzeli, to po prostu wyjechać na tą górkę, spojrzeć na jego dolną płytę, czy nawet górną płytę i go zwyczajnie przebić, bo takie strzelanie tutaj w górną część tego TDK raczej nie zda egzaminu. Tam jest bardzo duży pancerz, bardzo gruby pancerz i jedyne, co może zrobić w momencie, to tam są takie włazy na górze. Minimalnie je widać, oczywiście one są malutkie, ale jeżeli pocisk akurat trafi tam, to jest tego, jak Tigera w stanie przebić. No ale tak jak mówię, najlepiej byłoby się tutaj wychylić po prostu, podpuścić go troszkę, żeby strzelił, tak jak właśnie teraz, wyjechać trochę wyżej, strzelić do niego prosto w przód i go przebić, no ale może nie z pocisku burzącego, zadając 13 HP, tutaj troszkę to skiepścił, gdyby miał zwykły pocisk, no to on pewnie by przebił tutaj przednią płytę tego jak Tigera i mielibyśmy już po sprawie, tak jak właśnie stało się to teraz, co się odwlecze, to nie uciecze, jak to mówią, więc ten jak Tiger w końcu odparował. No i mamy 10 do 13, 5 czołgów nadal pozostaje na polu bitwy, 2 dziewiątki, więc trzeba uważać. E75 nie ma za dużo HP-ków, natomiast ten Waffenträger PZ4, on tutaj jest chyba największym zagrożeniem w tym momencie, ponieważ może i naszą WZT-111 i naszego T-54 zdjąć bez najmniejszego problemu, jeżeli tylko dobrze trafi. Wydaje mi się, że ma działu 12,8, bo te obrażenia, które tutaj Pakarot zebrał na górce, kiedy jeszcze był na górce, one nie były jakieś specjalnie duże, więc to pewnie będzie działo 12,8 bijące tam po 550 chyba średnich obrażeń, z tego co pamiętam. E75 może teraz uda się go ładnie trafić, tak jest. Wszedł tutaj pocisk w tył tego czołgu i został on już odparowany. Ta swałeczka, może uda się na jeden strzał, tak jest, udał się na jeden strzał, więc mamy 2 czołgi zupełnie z głowy. No i pozostaje nam ten Waffenträger PZ4, jak Pantera, która nie stanowi pewnie dużego problemu, chociaż muszę powiedzieć, że ma 2 fragi, więc całkiem nieźle się spisuje. Być może strzela z Golda, ale tego nie jesteśmy w stanie oczywiście stwierdzić. No i dodatkowo AMX-5100, który też gdzieś krąży. Dziwne, że nie jest tutaj nigdzie wyświecony, no ale
ma jednego fraga, więc pewnie musi tam gdzieś być zaczajony w okolicy swojego kapa. Wyjeżdża jak pantera w szaleńczym tutaj ataku na naszego T-54. Nie udało jej się przebić tutaj T-54. Za chwilkę Packard wyjedzie i ją sobie dokończy. Została tutaj unicestwiona, będzie stała w wodzie, gniła sobie pomalutku. Natomiast Packard w tym momencie jedzie do przodu i będzie starał się znaleźć tego Waffenfagera PZ-4 lub ewentualnie AMX-50-100. Za chwilkę zobaczymy, pomalutku tutaj sobie podjeżdża, wie, że ten Tedek był gdzieś tutaj w okolicy, więc musi to robić bardzo, bardzo ostrożnie. Ma naładowane już pociski burzące. Widzicie, pomalutku naprawdę podjeżdża. Z jednej strony muszę go pochwalić, a z drugiej to się dziwnie ogląda, jeżeli ktoś tak strasznie, strasznie ostrożnie podjeżdża. No, ale nie obwiniajmy go za to. Ma 5,5 tysiąca obrażeń. To jest bitwa naprawdę na świetny wynik, jeżeli tylko uda się to wszystko ładnie ogarnąć. Widzi tutaj już naszego TDK-a i zobaczcie, 430 obrażeń. Pięknie strzelił mu tutaj w tył tej wieży. Właściwie to nie jest wieża, tylko takie działo. Strzelił w tył tego czołgu teraz za 315. Piękne strzelanie z pocisków burzących. Tutaj wytrzymał emocje, był w stanie sobie te pociski burzące załadować w odpowiednim momencie. No i mamy AMX-a, nie wiem, wydaje mi się, że on jest AFK, bo się tutaj nie odwraca w żaden sposób, ale widzicie, Packard jest na tyle ostrożny, że nie podjeżdża jeszcze do niego, jeszcze mu strzeli raz tutaj w tył, spróbuje mu zdjąć gąsienicę nawet jeszcze. No i teraz już dopiero po drugim strzele, jeżeli zobaczył, że ten AMX zupełnie się nie rusza, no to postanie do niego podjechać już bliżej, wyjechać na otwarty teren i sobie do niego zwyczajnie postrzelać i go wykończyć. Jeszcze jeden strzał, zostało mu 90 HP, więc już jest na dobicie. 7,5 tysiąca obrażeń. Bardzo, 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 bardzo dobry wynik. Nie wiem, czy pamiętacie tą bitwę na 5-4 w Plutonie, które grały na mapie Westfield. Tam był bardzo, bardzo dobry wynik. Oni ogarnęli tą bitwę chyba z 2-11 czy coś takiego. To jest chyba jedna z najlepszych bitew tygodnia w ogóle, jakie są u mnie na kanale. Jeżeli nie widzieliście, to naprawdę polecam ją sobie znaleźć u mnie na kanale i obejrzeć, bo jest na co popatrzeć. Natomiast tam w tamtej bitwie pamiętam, że dość dużo złota latało i niektórzy z was mieli o to troszkę pretensji. Natomiast w tej bitwie tych złotych pocisków nie zostało wystrzelonych za dużo. Jeszcze tutaj Packard widać, że dobrze kombinuje. Wjechał z kolegą na kapa, będą we dwóch chcieli pokapować, troszkę sobie tego kapa podbić. Zawsze to jest troszkę więcej efektywności. Zawsze te statystyki, czy nawet exp na końcu jest trochę lepszy, więc czemu tego nie zrobić, jeżeli mamy tutaj taki darmowy frag stojący na bazie. Trochę chyba za wcześnie go rozwalili, bo nie zdążą tej bazy skapować do końca. Tak jest, no ale tak czy inaczej wygrali. Z tego co widzę, to jest 7600 obrażeń. Tam jeszcze był jakiś strzał na ślepo, z tego co pamiętam, więc tam będzie ponad 8000. Nie mam w tym momencie screenów przed sobą, ale naprawdę świetna bitwa, świetny wynik, rewelacyjny exp i muszę powiedzieć, że jestem zachwycony tą bitwą. Zrobił wszystko praktycznie idealnie. Jedyne co mu mogę zarzucić, dwie rzeczy właściwie. Jedno to jest i trzeci na wyspie, który mógł zostać troszkę szybciej zabity. Te dwa zmarnowane strzały były troszkę słabe. No i to strzelanie do Jagdtigera. No ale generalnie przede wszystkim liczy się wynik, a nie to jak się go osiągnęło i muszę powiedzieć, że wynik jest bardzo, bardzo dobry. Dobra, tyle w tym odcinku. Zapraszam was do następnych. Trzymajcie się. Cześć!